Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, magazyn Zakółka. Kolejny odcinek przed nami. Szanowni Państwo, nie przypadkiem stoję tutaj w pobliżu przejścia dla pieszych, gdyż temat dzisiejszego materiału są to zmiany w prawie ruchu drogowego dotyczących właśnie przejść dla pieszych oraz kierujących, ich zachowania. Wszystkie te zmiany wejdą 1 czerwca tego roku. O tych zmianach już w zeszłym roku robiliśmy jeden z magazynów. Warto może cofnijmy się troszkę w czasie, przypomnijmy o co chodziło. Wtedy również wyjaśniałem o planach naszych ustawodawców dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego. Zapraszam na kawałek materiału archiwalnego. Państwo, według niektórych w tym roku blisko 20 tysięcy osób straci prawo jazdy. W przyszłym roku szacowane jest, że około 40 tysięcy osób straci uprawnienia do kierowania. A wszystko za sprawą z planowanych zmian w przepisach ruchu drogowego, które mają nastąpić 1 lipca tego roku. Tak jak Państwo widzieli i słyszeli, zmiany te miały być wprowadzone już w zeszłym roku, no ale pandemia wszystko pokrzyżowała, inne ważniejsze tematy nasi ustawodawcy mieli, ale w styczniu już przegłosowany ostatecznie projekt nowelizacji został. I zmiany, o których dzisiaj mówimy, są to zmiany dotyczące zachowań właśnie pieszych na przejściach dla pieszych, ale i kierowców, jak mają się zachowywać podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych. Także najważniejsza rzecz, która została zmieniona w tej nowelizacji dotycząca pieszych, to, że pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, będąc już na pasach oraz wkraczając na nie. Tak jak i w zeszłym roku, tak jak i teraz podzielę się własną opinią. Cieszę się, że nie wszedł przepis, który mówi, że pieszy ma absolutne pierwszeństwo stojąc przed pasami. Unikamy takiego dziwnego zachowania, że wkracza pieszy niezależnie, czy pojazd jest 100 metrów przed przejściem, czy też 5 metrów przed przejściem, bo nie każdy pieszy oczywiście może mieć świadomość tego, że samochód nie zatrzyma się w miejscu. A kierowcy z drugiej strony, zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, mają obowiązek zmniejszyć prędkość, tak żeby zawsze móc zatrzymać się na ewentualne właśnie pojawienie się pieszego na przejściu. Zbliżając się, obserwować najbliższe otoczenie tego przejścia i przewidywać, co może się wydarzyć i mieć na uwadze, że ten pieszy ma w tej chwili pierwszeństwo, będąc na przejściu. Kolejna ważna zmiana, która wejdzie, dotyczy odległości, w jakiej poruszamy się, będąc na drogach ekspresowych, czy też na autostradach. Bo większość wypadków na tego typu drogach wiąże się z niezachowaniem odstępu od pojazdu przed nami. Czyli karambole z udziałem wielu pojazdów, czyli jeden pojazd wjeżdża w drugi i efekt domina. Wszystko to właśnie wiąże się z tym, że jeździmy na tak zwany zderzak. Przepisy mówią w tej chwili o tym, że trzeba będzie zachować odległość. Odległość mierzoną połową prędkości, z jaką się poruszamy. Przykładowo, jadąc z maksymalną tą prędkością na autostradzie 140 km na godzinę, nasza odległość od pojazdu przed nami musi wynosić co najmniej 70 metrów. Analogicznie, jadąc 100 na godzinę, tą odległość możemy zmniejszyć do minimum 50 km. Także to o tym należy pamiętać. I mam nadzieję, że w ten sposób na tego typu trasach nasze bezpieczeństwo się poprawi. Tą odległość oczywiście możemy zmniejszyć podczas manewru wyprzedzania. Jeszcze wrócę na chwilkę do tych zmian dotyczących pieszych. Oczywiście ten pieszy może w suwałkach
tego nie doświadczyć i raczej nie doświadczy, bo te pierwszeństwo, które ten pieszy posiada, nie dotyczy tramwajów. To tylko chciałem tak dopowiedzieć tak naprawdę do tego tematu. A ostatnią zmianą, która wejdzie, jest zniesienie tak naprawdę podwyższonego limitu prędkości w obszarze zabudowanym w porach nocnych. To jest między 23 a 5 rano. Na tą chwilę ten limit jest 60 km na godzinę. 1 czerwca będzie zrównany z porą dzienną, czyli będziemy mieli to ograniczenie do 50 km na godzinę. Także trzeba się pilnować i dzień, i nocy, aby tej prędkości magicznej 100 nie przekroczyć i nie stracić uprawnień do kierowania pojazdami. Szanowni Państwo, z tymi przepisami trzeba być na bieżąco. Rząd również planuje przed wejściem w życie tej nowelizacji, dużą kampanię informacyjną w mediach. Oglądajmy, słuchajmy, bo te przepisy się po prostu zmienią i trzeba będzie je respektować. I my, kierowcy, musimy uczyć się niestety całe życie i być na bieżąco ze wszelkimi zmianami. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia kolejny wtorek.